Dominika Tainer schudla 5. Jakim sposobem? Dominika Tainer ma za sobą trudne lata. Wiosna 2019 rozpoczęła swoją przygodę z Tancem z Gwiazdami. Programem, w którym uczestnicy gubią po kilkanaście kilogramów. Niestety, dotrwała tylko do drugiego odcinka. Kiedy wróciła do domu, rozgoryczona porażka, dowiedziała się, że jej mąż, Michał Wisniewski, od miesięcy przygotowywał w tajemnicy przednia pozarozwodowy. Tainer dala do zrozumienia na Facebooku, że kompletnie się tego nie spodziewala. Jednak znajomi pary sugerowali wtedy w Super Ekspresie, że trochę z tym szokiem przesadzila. Podobno z kryzysem malzenskim mierzyli się z Michałem od pewnego czasu, a napiecie, jakie między nimi panowało, dalo się odczuć nawet w ekipie programu THS Story of My Life, nagrywanym 8 miesięcy przed oficjalnym rozstaniem. Krótko po tym, gdy Wisniewski zaskoczył Dominikę pozwem rozwodowym, jej jedyny syn Maksymilian stracił przytomność, a po przewiezieniu do szpitala zapadł w spiaczkę. Lekarze długo gluwili się na to diagnoza, lecz w końcu ustalili, że przyczyna utraty przytomności było wirusowe zapalenie mózgu, być może wywołane ukaszeniem kleszcza. Ledwo Dominika doszła do siebie po stresach i zaczęła układać sobie życie na nowo. Usłyszała alarmującą diagnozę. Jak ujawnila, zmiana, która wykryto w jej piersi, była już spora, bo 3-centymetrowa, ale na szczęście łagodna. W październiku 2021 roku Tainer przeszła operację wycięcia guza, a 3 miesiące później zdecydowała się na operację rekonstrukcji piersi w czeskiej klinice. Jak ujawnila na Instagramie, w trudnych chwilach wspierali ją nowy partner, Adam. Dominika zamieściła nawet specjalne podziękowania pod jego adresem, niestety, ich związek nie przetrwał. Na szczęście w jej życiu pojawił się bokser, Mariusz Wachito, z pierścionkiem zaręczynowym. Wzruszona Dominika pochwaliła się nim na Instagramie. Data ślubu nie została jeszcze wyznaczona ze względu na napięty grafik zawodowy Mariusza, jednak Dominika na wszelki wypadek już zaczęła się odchudzać. Jak wyznała na Instagramie, decyzja zapadła niejako przez przypadek. Po operacji przez dłuższy czas musiałam leżeć. Wiedziałam również, że przez najbliższe 2 miesiące nie będę mogła uprawiać sportu. Po konsultacji z dietetyczką, która stanowczo poparła odżywianie oparte na dobrych tłuszczach i produktach mających właściwości przeciwzapalne, postanowiłam przejść na dietę ketogeniczną. Dieta ketogeniczna opiera się na tłuszczach i białku, przy znacznym ograniczeniu spożycia węglowodanów. Tainer tak się zachwyciła ubytkiem pierwszych 5 kg, że postanowiła trzymać się wybranej diety i ograniczenia ruchu do minimum. Jestem zachwycona dietą ketogeniczną. Nie czuję, żebym musiała odmawiać sobie czegokolwiek. Byłam na wielu pudelkach, ale po raz pierwszy uczciwie mogę powiedzieć, że to jest to. Jedzenie jest rewelacyjne. Pięknie podane. Posiłki są urozmaicone, nie powtarzają się, są pięknie podane. Leżałam, jadłam doskonale i chudlam. Czego chcieć więcej? Jak podkreślają dietetycy, dieta ketogeniczna ma wiele wad. Jest niezgodna z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi. Niedoborowa, więc może powodować efekt jojo i szereg skutków ubocznych, wśród których wymieniane są hipoglikemia, odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe, a także zwiększać ryzyko zachorowania na kamicę nerkową, anemię i kardiomiopatię.